Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy to, co wydarzyło się w odcinku poprzednim. Jesteśmy już pod restauracją i zaczynamy. Nie tylko dzień dzisiejszy, ale i właściwie w dzisiejszym odcinku zawieramy dwa dni, o tak bym to powiedział. Także zapraszam serdecznie, bo będzie się sporo działo. Życzę miłego oglądania i zapraszam. Wierzcie mi lub nie, ale z Tunnel Sap, z pływającej wioski, trasa tutaj to chyba najprostsza trasa, jaką można sobie wyobrazić. Jest po prostu przycinak. Jedziemy prosto, 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 aż dojeżdżamy do Siem Reap Hand Pulled Noodles and Dumplings. Miejsca, które już pokazywałem jakiś czas temu na kanale. Miejsca, gdzie przygotowuje się ręcznie robione nudle i podaje je w formie zupy Sizzday, w formie zupy, w formie smażonego makaronu albo pierogów. No i właśnie, pierogi dla tej pani, a my zaraz zobaczymy, co dalej. Droga prosta tutaj, prawda? Stamtąd. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, jesteś na miejscu. I lecimy z tematem. Open. Moja zupa już jest na miejscu. Wygląda bardzo fajnie. Jak smakuje? Jeśli smakuje tak, jak wygląda. Wow, jaki dobry rosół. Ale najważniejsze w tej zupie jest makaron, ręcznie robiony makaron. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się go tu przyrządza. Jak nie widzieliście tego jeszcze, to mam nadzieję, że będzie okazja dzisiaj pokazać, jak ktoś zamówi. No dobrze, to życzę smacznego. Tutaj tak, mamy podobną zupę. A Tarąk ma pierogi. On nie lubi. Będę musiał się podzielić makaronem z Judy. Niedobrze. Zobaczcie, tutaj są tarąg, papierogi gotowane. Bardzo dobre. A Patryk zamówił sobie takie smażone. No i też powiem szczerze, że wyglądają całkiem zacnie. Jedz, nie przeszkadza. A ja sobie podrasowałem trochę zupę olejem chili. Więc i ona zmieniła kolor trochę. No i smak jest ostrzejsza. Pan tutaj przygotowywać będzie teraz ten domowy, ręcznie robiony makaron. To jest stadium początkowe jeszcze. Najciekawsze to będzie to dzielenie na wąskie nici makaronu, ale do tego się już zbliżamy, tylko wielkimi krokami. Sporo oleju. To wymaga trochę też pracy, siły w sensie. Super, co? Dzisiaj jest tak gorąco, że pan mówi, że ciasto się po prostu rozpuszcza. I on szczęśliwie ma zawsze zrobione trochę takiego rano, więc jest, jak się zamówi, nie wiem, czy fried noodles, czy noodle soup, to ma te makarony przygotowane w lodówce, świeżutkie z dzisiaj rana. I chciał nawet pokazać nam dzisiaj, jak to się robi, ale jest tak gorące i blat sam w sobie bardzo się nagrzewa, że ciasto się po prostu rozpuszcza i nie daje się go wyciągać w taki super sposób. Zobaczymy, czy się uda, czy nie, ale jestem w stanie to zrozumieć. Zresztą każdy, kto pracował na makaronie, rozumie sytuację. Jeśli jest za gorąco, to ciasto po prostu się rozpuszcza. No i będziemy próbowali jednak. Pan spróbuje specjalnie dla was. Zresztą taka ciekawostka. Właśnie powiedział mi, że był tutaj kiedyś jeden z naszych rodaków, który powiedział, podszedł i powiedział, że widział to u mnie na kanale, to miejsce i przyszedł tutaj spróbować i zjeść. Także cieszę się i bardzo dziękuję wam, że zaglądacie w te miejsca, które polecam. Mam nadzieję, że okazuje się i że rzeczywiście warto. Zjedliśmy Milena i Patryk, teraz sobie jadą w jedną stronę, a my, Czuny, buchnęłaś mi te klucze. My jedziemy na market zrobić drobne zakupy na kolację. Kamyk masz. I, ale to tylko szybkie zakupy i jedziemy do domu, bo to człowiek naprawdę nie sądziłem, że się tak zmęczymy takim, przecież tylko siedzieliśmy na łodzi, tylko na motorze siedzieliśmy, niby nic, a jednak czuję to w nogach. Jedziemy. Szybkie zakupy na markecie, tak myślałem przynajmniej, że to będzie wyglądało, a tymczasem Juny zrobiła liberum veto i nie ma mowy, powiedziała, ej, nie wkładaj tego do buzi, to jest brudny kamień, Juny, fuj, powiedziała, że ona nie schodzi z motoru i zostaje, no to dobra.
Tarąg już poszła, jedę za Tarąg. Skoro chce zostać sama i jest taka duża, to niech zostanie, zobaczymy ile wytrzyma. Na szczęście warzywa są już tutaj, więc nie będziemy musieli iść daleko. Tarąg już tutaj w szale zakupów bierze warzywa Tuesday, kupuje, a ja dokonałem zakupu truskawki dla Juny. Tak naprawdę chodzi tylko o mały gifcik za to. A tu jest tutaj. Proszę, jak poszła za nami. Nie chcę iść, ja na motorze zostanę. I co? Słabo coś na tym motorze zostałaś. Co to jest? Strawberry, czyli po polsku truskawka. Robisz truskawkę? No to super. Dobra, to chodź już, poczekam z tobą. Ale tu lepiej jest, wiesz, bo tu jest cień. Nie musimy w słońcu stać. Jesteśmy już w domu, super. Dobrze, zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy tych warzyw, tam jak będzie przygotowała między innymi sałatkę z papaji, ale nie tylko. Mamy tu dużo różnych sprzętów, najróżniejszych, różnorakich. Kupiliśmy tych truskawek, już widzę, że zjadła większość, żeśmy je tam kupili. Raz na jakiś czas, dzień dziecka, dzisiaj walentynki, to i takie serduszko się należy, prawda, dziecku piękne. Ding, 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 ding. Proszę bardzo, kochanie, to dla ciebie. You see? This is the heart. You see? For Valentine's Day. Yeah. Mami bardzo zauważyła romantycznie Tarąg, że bardzo jak pupa wygląda. Dzięki Tarąg, to było bardzo miłe. No dobra, to co, to rozpakowujemy tu. Rozpakowujemy tu dużo, dużo zieleniny. Zaraz zabieramy się do roboty. A ja muszę podłączyć telefon do ładowania, bo się właśnie bateria kończy. Łazi skubaniutki i się drze cały czas. Panie, co się pan dze? Albo nawołuje po prostu swoje kury. Pan coś zbiera. Przestałem powiedzieć, że tutaj coś rosną. Przepraszam, bo ja nie wiem, czy to było słychać w ogóle. To pani przepraszam, coś zbiera. Czyli tam coś rośnie śmiesznego. Muszę pokazać Tarąg. No i znowu. Patrz jak zyga do mnie, no. Uprałem się już ze składaniem odcinka i teraz zeszliśmy na dół. Juny, czemu gonisz kotka? Uporaliśmy się. No niech sobie idzie. Ach, ta lampka mrygająca. No właśnie, musimy wziąć i ją zgasić. Idziemy się przejść z Juny do sklepu. Za chwilkę mają do nas na górę zajrzeć jeszcze Milena i Patryk, ale oni też kończą swoją pracę. A ponieważ my się już ogarnęliśmy ze wszystkim, no to sobie robimy spacer. Motor, taki skuter, tak. Motor. No, super. We are walking? Tak, idziemy na spacerek. Thanks, walking. No. Spacer był króciutki, ale bardzo fajny. Juny porysowała sobie na piasku i teraz przeniosła się do domu. Dalej rysuje. Tym razem już ołówkiem na kawałki kartki papieru. Co to było? I don't know. Przestraszyłaś się. Dobrze, tu mamy nasze warzywka, a tu mamy talerzyk Juny po jej jedzeniu. To zaraz go zabierzemy stąd. Niech on przejdzie do kuchni. No niestety w kuchni na razie nie mogą sobie się rozporządzić, bo tutaj się znowu Milena. Będą dzisiaj, wiesz co będzie? Takie bitki w sosie. Będziemy tak sobie rwać bagietkę, maczeć w sosiku i będzie pysznie. Ulala, no i to ja rozumiem. Jest bagietka. No warzyw jest sporo. Zaraz sobie tutaj przysiądziemy. I dzisiaj kolejny wieczór wspólnie w gronie rodaków. Bardzo miło. Milena robi tutaj bitki w sosie własnym, uraczyła je właśnie pewną znaczącą ilością piwa, powiem szczerze. A my tutaj gotujemy teraz jeszcze dodatkowo jajka. To są białe, to są kacze, słone jajka i zwykłe jajka. Takie, żeby jeszcze było coś jeszcze, oprócz tego, co mamy już teraz. Flaczki na przykład, sosik z prachok. Warzywka. A tu orzeszek. Słucham, panie. A ty kanapkę sobie zrobiłaś taką? Jak ją zjesz? Powiedz mi, jak ty ją gryziesz? No dobra, to bardzo. W sumie wychodzi z ciebie też trochę Polka. Dobrze, kanapka jest bardzo ważną częścią, powiem ci, diety. Proszę bardzo, jedz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przy takich radosnych dźwiękach przyszło nam się budzić. Posłuchajcie.
Także jest nieźle. Jest bardzo lokalnie, bardziej azjatycko. No i nie ma słońca. Już wczoraj się zanosiło na to, że będzie lekka zmiana pogody. No dzisiaj macie tutaj ewidentny przykład. To nic, zapraszamy na ciąg dalszy odcinka. Zeszliśmy na dół, wybieramy się na śniadanie i proszę, zdążyłem wam powiedzieć, że dzisiaj chmury wyglądają już tak trochę nieciekawie. No i nie wiem, czy to słyszycie. Pada. Nie jest jakaś ulewa, ale zaczął padać, więc przyszedłem pozbierać pranie jeszcze stąd. Tu niby jest daszek, prawda? Ale zacina akurat dokładnie od tej strony, jak to zazwyczaj bywa. O, proszę bardzo. Co widać na załączonym obrazku. Także chowam rzeczy i schodzę na dół. Jedziemy na śniadanie. Przestało padać, to była moment, dosłownie chwilka, parę kropli, ale Juny od razu skorzystała z okazji raincoat, żeby założyć przeciwdeszczowy, bo lubi. I proszę, jaka zachwycona. Dobra, to my jedziemy. Wspólnie. Jeszcze. Ledwo, ledwo słoneczko próbuje się przedrzeć przez zasnute chmurami niebo, ale to jest doskonały moment na to, żeby zjeść śniadanie i to właśnie będziemy czynili. Jesteśmy tutaj obok nas u pani, która zazwyczaj już jak przyjeżdżamy, żeby coś zjeść, to już mówi, że oha, już nie ma, już sprzedało się wszystko. Dzisiaj jednakowoż jest, więc sobie siądziemy wszyscy wspólnie tutaj przy tym jednym stole. Show me the finger. Wczoraj ta rąk udziałała pszczoła. Nie wiadomo, czy pszczoła w sumie. Jakiś insekt. Chciała odgonić od Juny. No i coś ją dziabnęło. Jak widzicie, bardzo jej spuchło i boli ją ten palec. W związku z tym idziemy tutaj jeszcze obok do pana, który ma punkt taki coś na kształt apteki. Nie jest to specjalnie duże miejsce, ani bardzo dobrze wyposażone, ale może będzie w stanie pomóc. Podjechała pani z różnego rodzaju wypiekami. To jest, są takie kulki z ciastem, z żółtą fasolą w środku. And this one baby, what is it? It's like a flower with some... No tak, jakieś ciastka, jakieś ciastka. Proszę, i Patryk i Milena też sobie coś kupią. I Taron kupiła. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Z lukrem jakimś na górze. Na dzienie z fasoli. To mi przypomina coś, takie ciągnące się ciastek do faworków, prust. Tyle, że z fasolą żółtą. Niezłe. Fasola jest słonawa, słona, ale reszta jest słodka. Także generalnie jest to słodko-słone ciastko. Tak. Zaskakująco fajne. Jak? Spoko, to jakby taki kączek w środku, ale nie kączek. Jakby. A to w środku jest słone, to jest fasola. Nie, spoko. Dobre? Damy dać w porządku. Co tam ma? Przyjechaliśmy odwieźć skuter wypożyczony i teraz Tarong z Juny jadą do kafejki i my również udajemy się do kafejki, tylko my sobie pójdziemy z buta. Ale fajnie, bo wiesz, wcześniej nas chcieli tam oskubać na ten skuter, nie? A tutaj nawet żadnych problemów, chyba wziął, spojrzał i było ok, także polecam skutery od Marcina. Tak jest! Oczywiście, ja też polecam skutery od Marcina. Podeszliśmy do kawiarni, którą chciał nam pokazać Patryk z Mileną i okazało się, że w środę, a dzisiaj jest środa u nas, w środę zamknięte. Więc idziemy kawałeczek dalej, tam jest gdzieś kawiarnia, którą znowuż my żeśmy z Tarong odkryli. Wydaje mi się, że to na tej ulicy, jeśli nie na tej, to będziemy szukali dalej miejsca, żeby usiąść. Dzisiaj się przyjemnie spaceruje, bo jest chłodniej i jest wiaterek, także nie ma problemu najmniejszego z tym, żeby parę kroków zrobić. Jesteśmy już na miejscu. Miejsce nazywa się Your Cafe. No i już sama ilość zaparkowanych motorów wskazuje na to, że będzie sporo ludzi. Miejsce jest fajne, klimatyczne,
i ma spory ogród. Proszę bardzo. Taki śliczny husky. I gdzie my jesteśmy? My tutaj siedzimy, tak? Here? Okay. Let it be. I fajnie, i ładnie, i zielono. We have to go to order? Proszę bardzo, już mamy wszystko, co żeśmy zamawiali. Juny, chcesz jeszcze spróbować od taty? Nie. Dałem jej spróbować. Nie, ona chciała. Chciała, tata, daj spróbować. A ja mam tutaj americano z odrobinką mleka, gorzkie, bez cukru, bez niczego. Spróbowała, wypluła wszystko. Reszta jej smakuje. To jest green tea latte z lodem. To jest, co to jest? Vanilla latte. Vanilla latte. Tam mamy czekoladę. Jest bardzo dobra. Takie rozwiązanie. A to jest gorzkie. Junku, może jeszcze raz troszeczkę? Nie? Widzisz, od taty warto próbować, bo ma dobre. Już tak? Już nagrywałem to. No dobrze, pokaż się, księżniczko. Wow, ale ty wirujesz pięknie. Ślicznie. Wow, ale pięknie, modeleczko moja piękna. No super, to możesz się napić kawy od taty, jak chcesz. Nie pijam kawy praktycznie w ogóle. I tej, którą dzisiaj zamówiłem, nie wiem, co mi napadło, że ją zamówiłem, ale troszeczkę wypiłem i czuję. Cały, napompowany jestem. Dziewczyny jadą, o! Jadą motorem. My znowuż piechotą. A gdzie idziemy? Idziemy na ten basen tutaj sobie na chwileczkę. Przysiąść przy basenie. I zobaczymy, co dalej, bo Judy chciała się popluskać, niech się popluska, a my będziemy knuli plan. Tak naprawdę plan już jest uknuty. Patryk, Milena dzisiaj jadą nocnym autobusem do Sihanoukville, a później na wyspę. Natomiast my, a to już o tym później. Dobry, poczekaj. Słuchajcie. Pojawiliśmy się nagle na basenie, no tak jak mówiłem, Juny chce sobie popływać troszeczkę, natomiast my będziemy siedzieli. Aha, ma tu za chwilę, tak kochanie, super pływasz, ale fajnie. A nie słyszę, bo jest pod wodą, przepraszam. Super kochanie było, bomba, jesteś coraz lepsza w tym. Zaraz mam przyjechać tutaj jakiś Polak, który jest w tej chwili w Siem Reap, ale dzisiaj będzie jechał do Sihanoukville, podobnie zresztą jak Patryk i Milena. No ale dobrze, do rzeczy, do brzegu. Patryk powiedział, że nie pije piwa, bo będzie jechał autobusem, ale jedno wziął. I teraz jest tak, ja co otwieram piwo, nie mam nigdy wygranych. Czyli na przykład jakiś okun czy coś tam, dziękuję, nie mogę wygrać. On co otwiera piwo, jest wygrana. Zrobiliśmy zakład. Nie chce pić piwa, ale jeśli otworzy i ma wygraną, to musi kupić następne. I pije dotąd, aż będą wygrane. Jak nie będzie, jak wreszcie nie będzie wygrany, to wtedy może przestać pić. To był uczciwy zakład, tak zrobiliśmy. Tak, uczciwie. Dobra, proszę bardzo, otwieram. Sprawdzamy. Już nie przeciągamy. No nie ma akurat. O, nie wierzę! To jest taki farciarz, że jak chce nie wygrać, to nie wygra. No to jeszcze zobaczmy, bo taranek jeszcze otwiera. To była twoja puszka. Jest wygrany? Tak, nie. Tak. I tam to była jego puszka? Brawo. Tak. Widzisz? Co teraz zrobić? Nie, żarcia, to był dalej. Odpalamy kokosem. Pod kokosem też jest wygrana, no proszę. O co chodzi z tymi winerami? No chodzi o to, że jak się otworzy puszkę i pod spodem jest kolejne piwo gratis, no to po prostu pije się kolejne piwo za darmo. I dopóki ma się te wygrane, to pije się za darmo. A on wygrywa wszystko. Za każdym razem. Polak, który pije w Kambodży za darmo. Po prostu. Farciarz. Tutaj jest fajna sprawa. Rozwiesili takie liny, żeby można było sobie pobawić się, potrenować. No i właśnie Milena trenuje. Ja nie wiem, czemu trudne to jest? Nie, no strasznie. On tutaj sobie skakał, jak wiesz. Jakby to było nic. Były jakieś konstrukcje dziwne. Ale puść Milenę, żeby było to jakieś dobre ujęcie. No puść. No poczekaj. No ale dobrze, bardzo dobrze. Jak ty wejdziesz, to urwiesz to. No mówiłam, że to jest limit. Oj, jak piszczy. O, to najbardziej ryzykowny zeskok, jaki można było zrobić. Dobrze, że Ina nie jest wyżej. Na bok to cienko. To było ryzykowne. Dobra, ostatnia próba, zobaczymy, jak gdzie Milenie.
Chyba nie jest jednak zbyt proste. Bardzo dobrze było. Wracam do dziewczyn naszych. Karol ubrała Johnny w kamizelkę i ciągnę ją za rękę. Johnny, jak się pływa? Nie może wstać nawet bizurka. Jest bezbronna. Już, mama ci pomoże wstać. Wyglądasz jak minionek. Co ona wykombinuje? Johnny pokazuje, że jest żółwiem i super pływa. Żółwik, super! Tylko nie wysuń się z tego. A my sobie siedzimy. Jest nowy kolega z Polski, Rafał. Cześć. Rafał leci do Sihanoukville. Johnny! Leci do Sihanoukville. I Patryk Milena też, jak już wiecie, jadą do Sihanoukville i się prawdopodobnie spotkają u wspólnego znajomego. Naszego. U kogo? Na schabowego. Ciekawe, co to za zagadka, jakie rozwiązanie. Możecie nagrać krótką przebitkę, że tam jak tam jesteście, zamieszczę ją u siebie na filmie. No dobrze, to my kontynuujemy chwilowe posiedzenie i widzimy się za moment. Kochani, ostatnio tak dużo tego materiału się udało ponagrywać, że ciągle nie mogę włożyć tych fantastycznych ujęć z drona, ale teraz zapraszam Was na takowe. To będą zdjęcia naszej okolicy, tutaj dookoła naszego domu. A w jutrzejszym odcinku pokażę Wam ujęcia z naszej wycieczki na Tunnel Sap i Floating Village, czyli pływającą wioskę. Zapraszam serdecznie, miłego oglądania. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kończymy go tak troszkę w połowie, znaczy skończyliśmy jakby nasze wydarzenia, to co się działo na basenie. Ucinamy grubą kreską, ale ciąg dalszy oczywiście w jutrzejszym odcinku. Zapraszam serdecznie, a zapewniam Was, że bardzo wiele się będzie działo. No na przykład to co słychać, być może co zauważyliście, jeśli chodzi o pogodę.
Działo się też wiele innych rzeczy. Ale tak jak mówię, to już w jutrzejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Również jutro Tunnel Sub i dron. Warto zajrzeć, warto obejrzeć. Dzisiaj życzę Wam fantastycznego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do jutra, cześć, hej.